Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Dzisiaj Dąbrowa Górnicza, jeden z ciekawszych obiektów sakralnych, kościół świętej Barbary. Gdzie dokładnie jesteśmy? Tam przed nami, po drugiej stronie tego skweru, jest budynek dawnej szkoły górniczej, hutniczej z XIX wieku. Pod tym parkiem przebiegają wyrobiska kopalni ćwiczebnej imienia Stanisława Staszica z 1927 roku. Ogólnie są dzisiaj wejścia. Ja już byłem. Tak to wygląda troszkę z góry. Na wstępie jest troszkę eksponatów. Oczywiście tablica informacyjna, kopalnia ćwiczebna. Bardzo fajnie to wejście wygląda. I tak, tak naprawdę obok znajduje się od razu kościół, wybudowany najprawdopodobniej w latach 1899-1900. Najprawdopodobniej sama budowa została zainicjowana w latach 80. XIX wieku, kiedy to ewangelicy rozpoczęli budowę własnej świątyni. Jak powiedziałem, stanęła ona w bezpośrednim sąsiedztwie sztygarki. Sam budynek był skromny, jednonawowy, z wieżą od frontu. W tym samym czasie przy ulicy Szkolnej powstał jeszcze ewangelicki cmentarz. To tak w ramach ciekawostki. I tak, w okresie międzywojennym kościół ten należał do parafii ewangelicko-augsburskiej w Sosnowcu. W grudniu 1945 kościół świętej Barbary przeszedł w ręce katolickie, stając się kościołem rektorackim obsługującym szkołę górniczą Sztygarka. W 1957 powołano samodzielną parafię pod wezwaniem świętej Barbary. Tak naprawdę od momentu powstania kościół ten uległ niewielkim zmianom, między innymi w 1988 roku dobudowano nawę boczną. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na XVI-wieczny krucyfiks nad tabernakulum i XIX-wieczne organy. Natomiast samo tabernakulum jest symboliczne w swojej formie, dlatego że w jego otoczenie topiono kawałki węgla. Tak więc to tak a propos rysu historycznego. Widzę, że zewnętrzne drzwi są otwarte, tak więc mam nadzieję, że uda mi się wyjść. Ja tam już kiedyś byłem w środku. Tak się to prezentuje od wejścia głównego. Tu mamy jeszcze jakby niewielką basztę. Ona wygląda troszkę jak baszta strażnicza. Tam jest już jakaś kaplica. Figurą Matki Boskiej. No, chyba do samego wnętrza się niestety nie da w tej chwili wejść. I tak, czy ten budyneczek pierwotnie miał być jakąś kapliczką? Nie wydaje mi się, aczkolwiek kto wie. Święty Wincenty, 1933. Na pewno będzie msza o godzinie 18, ale mnie tu raczej nie będzie. Mam jeszcze tablicę informacyjną. Jak powiedziałem, 1899-1900. No i niestety zamknięte. No szkoda, bo to jest dość ciekawy kościółek. Liczyłem, że sobie tutaj wejdę. No cóż, może innym razem.
Tak czy inaczej, na pewno jest to obiekt, do którego warto przyjść, zobaczyć i w połączeniu właśnie z tym dawnym budynkiem szkoły górniczo-hutniczej, obecnie muzeum, bardzo ciekawym, tą kopalnią ćwiczebną, tym kościołem świętej Barbary, to jest wszystko bliziutko. Naprawdę warto sobie tu przyjść i wszystkie te obiekty zobaczyć. Naprawdę fajne, fajne, ciekawe miejsca, obiekty. Ja zdecydowanie Wam je polecam. Więc spróbuję tu jeszcze później gdzieś tam wejść. Zobaczymy, czy mi się uda. No, udało mi się wejść, aczkolwiek z informacją, że nabożeństwo 18, a od 17.30. Tak więc troszkę taka niespodziewana historia, że akurat właśnie się msza rozpoczęła. Ale myślę, że coś tam mniej więcej pokazałem na nagraniu. Pamiętajcie, Kościół Świętej Barbary, ale nie tylko, będziecie w pobliżu, to oczywiście również Bazylika. Niesamowity, piękny kościół. Wszystko z mojej strony, trzymajcie się, cześć.